Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable. Dawno nie nagrywałam na tym kanale, ale wracam i będę regularnie tutaj wstawiać filmy z gier, bo stwierdziłam, że lepiej osobny kanał gamingowy założyć, tak stwierdziłam też rok temu. No ale przez to, że nie miałam karty graficznej dobrej i kompa, to nie udało się po prostu kontynuować tego kanału. Teraz mam komputer całkowicie złożony, także każda gra pójdzie, każdą grę mogę nagrać o koniach. Oczywiście propozycje składajcie w komentarzach. Mogę wam powiedzieć z grubsza, jakie mamy gry o koniach. No to tak, jak widzicie, dzisiaj nagrywam Star Stable. Mam też Red Dead Online. Super gra realistyczna. Także bardzo chętnie ją nagram dla was. Co jeszcze mam? Mam Rival Stars wersję desktop na PC, komputer. Się pyta, czy robię odcinek. Zaraz odpiszę wam, widzowie, tylko powiem tutaj widzom kolejnym, którzy oglądają. Jakie jeszcze gry mam? O, mam Wichra, Oswind mam. Ja bardziej Oswind mówię niż Wicher, bo Wicher to tak po polsku dziwnie brzmi. Oswind, mam Oswind tą jedynkę, ale będę miała jeszcze Aris Anku. Możemy też w Minecrafta zagrać, słuchajcie, też mam Minecrafta. Też możemy jakąś stajnię tam wykraftować, zrobić w Minecrafcie. No, od wyboru do koloru. Jeszcze piszcie w komentarzach, jakie tam inne gry mogłabym nagrać o koniach. Z chęcią pobiorę i będziemy sobie nagrywać, jakieś live'y będziemy robić w przyszłości, bo kurczę, musi się rozkręcić ten kanał, więc zostawcie subskrypcję i łapki w górę pod tym odcinkiem. Dobra. Napiszę już tutaj hej. Jak to na odcinek nagrywam? No i wiadomo, że system zgłosił to, że napisałam, że nagrywam. Nie wiem, jak im powiedzieć. Odcinek robię. No nie, no też nie! No nie, no dlaczego nie można pisać słowa nagrywać? To jest coś upokarzającego, jakieś słowo nielegalne, czy jak? Bo ja nie rozumiem. Ktoś napisał, czy ja nagrywam? No, ej, może nagrywa konie nowe, no to co? Nagrywam konie. No też nie przeszło. Czy wy to widzicie, ludzie? Ja nie mogę do moich widzów odpisać na Strasylu, że nagrywam odcinek. Co ja mam im powiedzieć? Jak inaczej? Czekajcie, ja sobie wpiszę w Google, jak inaczej powiedzieć nagrywam. Kameruje, o może. Kameruje. Kameruje odcinek. Jest, przeszło! Przeszło, dobra. Jakoś przeszło, proszę państwa. Także lecimy zobaczyć nowe konie, bo przecież aktualizacja. Bliska przyjedziesz, ale dokąd? Dokąd mam przyjechać? Tu akurat z mojego klubu, jak widzicie, mam swój klub. Piszę z fanami, a ktoś. Hej, robisz odcinek, ktoś na pogadaj napisał. Proszę państwa, klub jest niestety pełny, nie? Na jakim koniu jestem? Jestem na Fiordziku. Proszę państwa, pisze się przez Fjord, bo to jest angielska wersja. O, i mamy pierwszego kusa walizkiego zaktualizowanego. Spójrzmy. Siwy. Szczerze, to ja wolę Cremello. Cremello niż siwy. Typ B? Kus walizki typ B. To na zawody jakieś. Bo komu to potrzebne w sumie? Nie na zawody. Dobra. No no nie powiem, że nie, ale no co jest grane z tymi oczami? Co to jest? On wygląda jak taki szczurek. Te oczy za duże. Te oczy szczerze za duże. Od razu mówię, że na pewno nie kupię żadnego tego kucyka, bo mnie kucyki, ja wolę bardziej wyższe konie. Chyba, że jest to fiord, no to. Chociaż widzicie, fiord jest wyższy od tego kusa walizkiego, no to lol. Ale ktoś ma tutaj piękno Amerykana, no. Te Amerykany wyszły przecudownie. Dobra. Lecimy po dalsze maści, bo widzę, że ten siwy to taki trochę biedny. Grzywę ma fajną. Ale ściętą na równo, to tak.
Dobra, proszę Państwa, gdzie są te nowe konie? To jest dobre pytanie. Dzisiaj chcę bardziej odcinek taki zrobić z tymi końmi niż właśnie z widzami ze Star Stable, więc jak ktoś się napatoczy, to bardzo fajnie może ze mną tutaj pojeździć, ale bardziej uwagę będę teraz Wam, widzom na YouTubie, poświęcać, żeby tu Wam poopowiadać. Bo już taki odcinek z widzami ze Star Stable robiłam na moim drugim kanale Wevi, tym pierwszym. Tam mam 35 tysięcy subskrypcji. Fajnie, jakbym na tym kanale tyle miała. Ale cóż, dobra. Poczekajcie. Czekajcie, w ogóle bym spadł. Ja muszę sobie. Ja nie kontaktuję w ogóle. Poczekajcie, bo tutaj. Chatka Hermita to była? Chatka Hermita. A jedziemy do chatki Hermita. Nie wiem, może to tam jest, nie. Tak, o, to już ta muzyczka. Dobra, to trafiłam. Mam nadzieję, że tam będą te końce, te kuce walizkie odnowione. Dobra, są ludzie, to chyba są odnowione. Ciekawe, czy ktoś mnie pozna, bo co prawda jestem na fiordzie, nie na Hakamancie, ani na Wilberze. Ryżowata maść. Dobra, sprawdźmy. No ta ryżowata maść jest śmieszna i te oczy, w ogóle te oczy wyglądają jak u węża, jak nie u konia. W ogóle nie wiem, od kiedy koń ma zielone oczy, ale dobra, dobra. Miesza z tym, ale pyszczek był ładny, pyszczek fajnie wyszedł. Ta muzyczka jest, Szkocja! Lecimy! Nie no, to maść dreszowata jest dziwna, szczerze wam powiem. Nie podoba mi się. Tutaj mamy karą standardową. To już bardziej prawdziwie ten koń wygląda z tą maścią. I fajnie ma skarpetkę białą, czekajcie, nie mogę wam pokazać. Co za płot głupi. No nie da się. Białą skarpetu się ma. Hejka Wewi. Hejo, witam serdecznie was wszystkich. Myślałam, że już mnie nie poznają. Dobra. Co tak mało tych koni? To się maści. To mało tych maści, to co ja tu będę nagrywać? Kasztanek. Kasztanek, jak zawsze, piękny. Chociaż bardziej do takiego Izabela jasnego kasztana, no nie wiem, jak to nazwać w sumie. Taki izabelowato-kasztanowaty, no. I mniejsza. Tutaj mamy Izabelka. Ten jest śliczny. Ten mi się podoba chyba najbardziej, ale ten po lewej tutaj jaką ma fajną maść, taką czekoladową. Jeciu, no ten jest prześliczny. 800, ja teraz zobaczyłam ile kosztują. 800 starcoins? Za kusyka? Noździerstwo w biały dzień. Słuchajcie. Te wszystkie konie musiały podrożeć, nawet ten. Nawet Star Stable normalnie. To się napisał, że jest na żółto. No to super, fajnie, cieszę się, bo żółty to najlepszy kolor jest. Ja akurat mam na koniakowo, konia ubranego. No nie urzekła mnie żadna taka maść, że wiecie, że muszę kupić. Ile ja w ogóle mam? To jest 300 sarko jest prawie, no to nawet bym nie kupiła, ale ten pyszczek, one mają jak arabki. Ej, one. To jest podróba Arabów. Co jest grane? Widzicie ten pyszczek? No jak nic. Takie mini arabki. Ten twój czaprak wygląda jak twój nowy z czaszką. Tak, bo ja słuchajcie, ostatnio kupiłam czaprak na promocji w Horze. Nie wiem jak to się mówi. Na promocji za 50 zł był czaprak Halloweenowy. Także ja już jestem gotowa na Halloween, tylko że tamten jest pomarańczowy, a ten co ja mam tutaj to jest brązowy, koniakowy, to chyba to jak. No prawie, prawie. Co, i koniec nagrywania? To co ja mam już dalej nagrywać? Dobra, kochani. Jakbym kupiła, to jeszcze miałabym co nagrywać, bym wam pokazała jak te chody i w ogóle. Ale możecie sobie zobaczyć na internecie. No mnie ta rasa nie urzeka i te maści, no. No niestety nie. Nie. Także wracamy. Wracamy łódką. Wracamy łódką. Opuszczę tylko grupę, żeby nie było, że jestem z jakąś jedną osobą. O, ktoś z mojego klubu. Witam serdecznie, Emma. Ma pięknego Anglika Cremello. Dobra.
O jejku, ile osób. O, ktoś kupił z mojego klubu tego konia. Fajnego czekoladowego. Tam macie spoko. I taki złoty zestaw, zobaczcie, do tego czekoladowego. Spoko by było, nie? No. I żółty oczywiście, nie? Także, hehe. Dobra, gdzie możemy pojechać? Pojedziemy do tego Morland. Ja nie jestem taka, no proszę, stajnia Morland. Zobaczymy, czy ktoś się tam napałęta. Musimy coś jeszcze dograć. Tak nie może być, że ja pokazałam konie i koniec odcinka, no. Teraz jeszcze będę zbierać się do moich koni w realu. Do Hakamady i Williego. W ogóle stwierdziłam, że będę Willy na niego mówić, bo jakoś bardziej mi te taksówka imię pasuje Willy niż Wilber, no ale cóż. Imienia chyba nie będę zmieniać w paszporcie, no bo bez sensu. Ale Wilber teraz będzie Willy. Co wy na to? Dajcie znać, czy bardziej wam się podoba Willy imię. Tak bardziej chyba. Lepiej wymowie też Willy. Willy Wonka, jak to Simonka mówi. Willy Wonka. Ktoś ma tam Andaluza pięknego. W końcu tego live'a zrobić, bo wy tak mnie prosicie, ale ja nie mogę po prostu się wziąć na odwagę, bo wy myślicie, że mi to tak łatwo przyjdzie, bo jestem youtuberką, przecież nagrywam. No ale wiecie, jak nagrywam filmy, to ja sobie mogę coś wyciąć, jak coś źle powiem. A ja mam jeszcze tą wadę wymowy po polskiemu, czasem słowa przekręcam i będzie strasznie głupio, jak ja coś powiem. Takiego wiecie, i potem to pójdzie w internet. No, no niestety, no ale to jest YouTube. No trzeba się z tym liczyć, że hejt zawsze będzie, niestety. Ludzie nie zrozumieją tego. Oj, kurz, ile tu już was się zebrało. Proszę państwa, kupujesz nowe konie. Napiszę wraz, nie podobają mi się. Nie podobają mi się. No jest tyle no w temacie. Co ja mogę? Co ja mogę? Nie podobają mi się i koniec. No to nie kupuję. Czy ja mam tutaj stajnię? Poszlibyśmy jeszcze do mojej stajni. Pokażę wam z grubsza moje nowe konie, bo trochę ich doszło. A taki odcinek z moimi końmi to nagrywałam rok temu. To już chyba zrobisz rajd. Ktoś się podoba ten Izabelek. No ten Izabelek jest spoko, no ale nie, Tarasa to jakoś nie. Bo po co podwózka? Przecież mogę wziąć ten. Taką podwózkę za darmo do stajni. Co ja będę im płacić? Ścierstwo w biały dzień, no 800 zł, kucyki. Kiedyś to były, pamiętam, nie wiem, za 500. Maksymalnie. Wszystko podrożało w tym świecie. Jesteś w mojej stajni, oczywiście w złotych liściach. Bo gdzie by inaczej? Bo tutaj jest piękna jesień, kolor żółty też dominuje. Więc można powiedzieć, że jesień to jest moja ulubiona pora roku. Tylko fajnie, jakby było cieplej. I fajnie, jakby jesień cały czas była, a nie przez na przykład miesiąc, dwa i potem te liście spadają. No i szkoda, strasznie mi szkoda. No ale taki jest świat. No ja w ogóle tutaj gadam. Może tak, ustawimy konie w boksie. Bieg i zerek. Ustaw konie. I lecimy. Zaczniemy tutaj od tej ściany. Tu już widzieliście tego konia. Ocean Eye. Lecimy dalej. Tu jest Hakamada numer 1. Tutaj mamy Hakamadę numer 2. Tutaj akurat jest koń trakejski, czyli taką rasą, jaka jest Hakamada. Ale no, szczerze, no nie ma tego tutaj takiej łysiny jak Hakima i trochę mi się nie podoba ten chód tych koni w trakejskim, w Star Stable. Bardziej mi się podobają te konie andaluzyjskie. Mua. I tu już bardziej ta łysinka podobna do Hakamady. No ale nie Tarasa, prawda? No ale cóż zrobić? Może kiedyś dodadzą kreator swojego konia. Tu mamy kolejnego Andaluza, bo tak mi się spodobały te konie, że musiałam. No po prostu mam trzy Andaluzy, jak nic. Trzy, cztery Andaluzy! Nie, cztery? Raz, dwa, cztery Andaluzy mam. Słuchajcie, zaraz wam powiem. Tutaj mamy Ambrę. Kosmos też uwielbiam gwiazdy. Zresztą można zobaczyć po moim pokoju na odcinkach. Luzytański, Luzitano, też piękny, gniady koń. Połowa moich koni to gniady, oczywiście. I mamy trzeciego konia andaluzyjskiego, jest 34, czyli z filmu Oswęd. Klaczka piękna.
Tutaj jeszcze te dwa boksy z brzegu. Co ja tu nie mam konia? Ale jajca. Nie mam konia tu. Musimy jakiegoś tutaj teleportować. Wilbera tutaj. Williego teleportujemy. O, tutaj ma Williego. Zobaczcie, no identyko prawie, nie? Willy Wonka. I mamy też, co tutaj, kim ty jesteś? American Pint, właśnie, z dynią piękną na Halloween. Tutaj zestaw halloweenowy, taki czapraczek. Idziemy dalej. Tutaj jest Morgan, Marvari, sorry, przepraszam bardzo. Marvari, który piękny ukłon robi. I też oczywiście gniady. Mamy też kuca islandzkiego, musiałam go kupić do chyba wyścigu, ale do jakiejś tam misji, do zadania. No i zdecydowałam się na takiego. No kasztanowaty. Znaczy, jest jakiś kuc. Nawet mam kucyka. Mamy kolejnego American Pinta. Czyli mamy Rosę z Ustanka z Dzikiej Doliny. Musiałam ją kupić i też mamy dynię. Dalej koń świeżo kupiony. To jest Apalosa. Piękny ciapek. Bardzo mi się podoba. Zestaw niebieski. Idealnie pasuje do niego. No i teraz z grubsza będę wam pokazać konie. Nie, no ale żebym tak z boksu do boksu, bez sensu. Tego już widzieliście, Connemara. Quarter Horse'a widzieliście. Wierzchowiec duszy to był na urodziny koń. Można było go dostać. Ale nie nagrywałam, to pokażę. Nie podoba mi się on. Nie podoba mi się on. Nie lubię konie z, nie lubię koni ze szczotami. O! Jestem jakimś odmieńcem, no ale tak jest. Czy ja mam jakiegoś konia jeszcze? O, tu mamy Mustanga. Ej, dobre, patrzcie. Tu mamy Mustanga, nie? Tylko, że to jest ten Mustang z bajki. Trochę taki zareklamowany, bo ma łysinę. A tutaj mamy Rosę. No idealnie. Mustang, Rosa. Lecimy dalej. Nie, 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 proszę państwa, nie. Cofnij. Tak jest. Czy mam jeszcze jakiegoś tu nowego konia? No chyba nie mam. Chyba wam już pokazałam. O, właśnie. Easy Ostwin, w ogóle Easy Wind, to znaczy wschodni wiatr po angielsku, co przetłumaczone jest z niemieckiego... Jeszcze raz, jak to wytłumaczyć? Ostwin z niemieckiego na polski to wschodni wiatr. No nie. I ten wschodni wiatr po angielsku to jest Easy Wind. Wow. No, trochę logicznie to opracowując, ale no Oswynt. Oswynt się nazywa, Oswynt jest. Czyli mamy Andaluza. Koń andaluzyjski. Pół Andaluz grał jako Oswynt w pierwszej i w drugiej części. W trzeciej chyba też. To był koń od Kenzie Disley. A w czwartej i w piątej to już chyba jakiś w ogóle Quarter Horse, nie? W ogóle, nie wiem, piekło, a niebo. Czy jak ktoś tam mówi. No, czwarta i piąta część w ogóle Oswęd mi się nie podoba. No, trochę tak, wiecie, tak jakby inne filmy są, jak dla mnie, szczerze mówiąc. Jedynka, trójka, uwielbiałam, kocham ten film. Także tam był, tam grał rolę właśnie James, który był pół Andaluzem. I tak właśnie pięknie wyglądał, dlatego kupiłam tego konia, także mam cztery Andaluzy. Dobra, trochę za szybko, to możecie sobie zwolnić, jak coś za szybko mówię. Ale chcę się uwinąć, żeby ten film miał 100 lat. No dobra, no i fiordzika. Pokażę jeszcze fiordziki. Fiordziki. Ile mam fiordzików? Dwa fiordziki. A planuję mieć wszystkie fiordziki, bo ja uwielbiam fiordziki. Chcę, żeby były zaaktualizowane fiordziki. I czekam na te fiordziki z niecierpliwością. Jeszcze pokażemy, kogo mamy. Tego. Quarter Horse'a, właśnie. Quarter Horse'a, co on tak fajnie, fajnie się rozluźnia, wam powiem, fajnie ma łepek w dół i to mi się podoba i to mi się urzekło. Urzekło mnie w tych koniach, że fajnie je zrobili. O, piękny kusik. Tylko nie podoba mi się, co? Ten zac, który jest wyżej od kłębu. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się ten taki soczysty zadzik, jak u zimnokrwistego konia. Tutaj jest zimnokrwisty koń, nie? A tutaj, yo, motherfuckers, jednak nie. Jednak jakiś Arab z przodu. No cóż. To je przesadzili. Mogli to jakoś wyrównać. Pojedziemy na Willy. Na Willy Wonce sobie pojedziemy. A nie zakładam mu sprzętu. Lecimy tak.
No, ten Willy Wonka, no patrzcie, no prawie, jakby nie miał rybich oków. No widzicie, co ja gadam? Widzicie, co ja gadam? I ja mam live'a robić. Gdyby nie miał rybich uk. No, polski z Wewi. Zapraszam serdecznie. Gdyby nie miał rybich oczu, to by wyglądał jak Wilbur. I wiadomo, to jeszcze tutaj plamki trochę inaczej. Ale z tej strony, no wygląda jak Wilbur. No nie mówcie mi, że nie. No. No kurde. Nie Tarasa oczywiście, bo Wilbur jest chucułem. Ale ten koń ma taki, patrzcie, taki kłus jak Wilbur. Wilbur też tak robi, takie hop, 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 tak z gracją, nie? Tak kłusuje. Co jest niespotykane u husołków. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku, kochani. Łapki w górę, subskrybujcie kanał, subskrybujcie, dobijcie chociaż do 3000 na razie, potem będziemy lecieć do 4, 5 i tak, wiecie, do 10. Jak będzie 10 tysięcy, to będę usatysfakcjonowana, szczerze wam powiem, bo myślę, że to jest dobra liczba, jak na kanał gamingowy, który dopiero zaczyna. Myślę, że 10 tysięcy to jest spoko. Także dobijajcie, subskrybujcie i dobijajcie, żebym tutaj mogła live wyrobić i nie mieszać właśnie z tamtym kanałem vlogowym gier, tylko właśnie tutaj nagrywać stricte gry same. No i bajo, bajo.